że tak Marienstadt wygląda, tak wygląda, proszę Państwa, Zamek Królewski i to stare całe miasto, tylko z tej strony, oczywiście cała ta polska bieda papieska, która nosem pociąga, proszę Państwa, dlaczegoś ty biedny, mówi, o, a Irek mówi, no bo głupi, to znaczy, mówi, że ten biedny to musi cierpieć, dlaczego, żeś taki biedny i musisz cierpieć, no dlatego, że nie poprawiają sobie bytu, proszę Państwa, świadków Jehowy nie widać, żadnych stoisk ze strażnicami nie ma. Pokazujemy Państwu szarą strefę katolickiej Polski, a szarą dlatego, że na 95% katolicką nie ma ani jednej Jehówki, ani jednej prawosławnej, od mormonów ani jednej osoby, no bo mormoni to zawsze coś mówią, coś głoszą. Oczywiście adwentyści są na Foksal, ale adwentyści więcej teraz piszą, no bo katolicy mówią, że nic nie rozumieją, nie mogą pojąć, bo przecież, proszę Państwa, Ellen White napisała taką książkę Wielki Bój, no z tym kościołem katolickim, przecież to nie jest cerkiew, bo my do cerkwi Państwa zapraszamy, a przecież cerkwi to tu nie widać, proszę Państwa, gołębie lecą, proszę Państwa, na zamek. Zapraszamy Państwa do cerkwi. Także ten Wielki Bój opowiada czasy średniowieczne, o wielkich reformatorach, wielkich ludziach, a inne książki Ellen White też mówią, czy książki o niej, jak ona przepowiedziała trzęsienie ziemi w wielkim mieście w Ameryce.